Dzień dobry, Wałbrzych, witam Was kwitnąco, można powiedzieć, bo jest z nami Piotr Czernichowski i to, chciałoby się powiedzieć, piękne drzewo z kraju kwitnącej wiśni, chociaż wcale to wiśnia nie jest. Nie jest to wiśnia. Tym razem przywiozłem do Państwa azalię, także z Japonii. Mhm. Czym ona się charakteryzuje? Charakteryzuje się tym, jak widzicie Państwo, intensywnym kwitnieniem. Teraz właśnie zaczyna się okres, kiedy azalie w Japonii rządzą i są one, można powiedzieć, przedmiotem wielu wystaw aktualnie w Japonii. I tutaj chciałem Wam pokazać, jak to wygląda w mojej kolekcji, którą, jak wiecie, w całości mam w palmiarni wałbrzyskiej. Piotrze, ja nie mam zbyt dużego pojęcia o tym, jak się hoduje, jak się tworzy bonsai, a tym Ty się zajmujesz przede wszystkim. Powiedz mi, no, ale słyszałem, że to jest bardzo czasochłonne i czas oczekiwania na efekty też jest ogromnie długi. No taka jest opinia, można powiedzieć, laików. Laików, tak, którzy właśnie mówią w ten sposób. Natomiast ja to widzę zupełnie inaczej. To znaczy tak, jeżeli mamy jedno drzewko, to po prostu tej opieki i tego zajęcia się wokół takiego drzewa jest naprawdę mało. Sytuacja się zmienia, jeżeli mamy 100, 200 bądź jeszcze więcej. Więc wtedy to już wygląda naprawdę jak bardzo, bardzo ciężka praca. W palmiarni w tej chwili jest naprawdę bardzo dużo drzew w wielu gatunkach, więc tej pracy jest bardzo dużo. Natomiast ja bym nie generalizował, jeśli chodzi o, można powiedzieć, trudność tej sztuki, ponieważ ja uważam, że ta sztuka jest, czy może być uprawiana przez każdego, dosłownie przez każdego. Nawet zaleca się, że osoby niecierpliwe mają lepsze efekty w tej sztuce, ponieważ ta sztuka uczy swego rodzaju, można powiedzieć, cierpliwości i pokory, a dodatkowy aspekt, można powiedzieć, obcowania z czymś pięknym, z czymś naturalnym powoduje, że zajęcie to staje się bardzo, bardzo, można powiedzieć, ekskluzywne i nietuzinkowe. Słuchaj, to Twoje zainteresowanie taką roślinnością to jest generalnie jakiś pociąg do fauny i flory, czy też po prostu zainteresowanie bardziej sztuką, kulturą japońską? Ja myślę, że to teraz z perspektywy ponad 30 lat, bo tyle się już tą sztuką zajmuję, mogę powiedzieć, że ten Orient i ten Daleki Wschód był we mnie, można powiedzieć, od samego początku. A zaczęło się to, można powiedzieć, bardzo kuriozalnie, ponieważ trenowałem dawno temu sztuki walki. I mój kolega, z którym siedziałem w jednej ławce, rysował, szkicował jakieś właśnie roślinki, które były bardzo interesujące. Mnie to bardzo ciekawiło, co on tam, że tak powiem, rysuje. A kolega Piotr, w tej chwili bardzo cenionym aikidoką jest, pochodzi z Wałbrzycha. No i można powiedzieć, to był pierwszy kontakt, kiedy ja, można powiedzieć, spotkałem się z czymś takim jak bonsai. Jak bonsai, tak. No i on właśnie mi opowiedział te pierwsze takie informacje, że to są miniaturowe drzewa, że często są bardzo, bardzo stare, nie przekraczają 80-90 centymetrów. Pamiętam, że zrobiło to na mnie ogromne wrażenie i postanowiłem wtedy coś z tym zrobić. Mhm. No, dla Ciebie to jest rodzaj pasji, zainteresowania. Dużo masz tych drzewek? No, drzew jest... Ciężko mi teraz powiedzieć nawet dokładnie ile, ale myślę, że ponad 300. 300, ale też je po prostu sprzedajesz, tak? Tak, sprzedaż jest prowadzona przez internet, natomiast drzewa, które są zaprezentowane w palmiarni, można powiedzieć, one w tej chwili są i od 2013 roku, można powiedzieć, są takim mocnym elementem w palmiarni, ponieważ stworzyliśmy tam pierwszą w Polsce stałą wystawę drzewek bonsai. I wtedy każdy turysta, który kupi bilet, ma okazję zobaczyć tą kolekcję, można powiedzieć, w każdej porze roku. Bo tutaj warto pamiętać i zdać sobie sprawę, że wystawy, które się odbywają normalnie, w normalnym cyklu, odbywają się raczej nie dłużej niż weekend.
to już są naprawdę duże eventy, kiedy ta wystawa trwa dłużej. Więc krótki czas na zaprezentowanie drzew w najlepszym, można powiedzieć, wizerunku. Natomiast w palmiarni mamy możliwość obejrzenia tego przez cały rok i proszę mi wierzyć, że drzewa bez liści, czyli zimą, też potrafią wyglądać fantastycznie. A słuchajcie, takim bodźcem, żeby stworzyć taką galerię drzewek bonsai, to nie jest to, że w naszej strefie są Japończycy, są firmy japońskie i to ta kultura tak zbliża? Wydawałoby się, że to jest, że tak powiem, no coś fantastycznego. Oczywiście moje zainteresowanie i sztuką bonsai było długo, długo przed powstaniem, myślę, strefy nawet. Natomiast faktycznie no, to, że mamy tutaj partnerów z Japonii i z Korei, z dalekiej Azji, no powinno tutaj w tym temacie, można powiedzieć, pomagać. No ja nieskromnie powiem, że nasz region wałbrzyski i to, co robię na mapie bonsajowej kraju, ale też nie tylko kraju, bo i tej części Europy, jest naprawdę mocnym punktem i tutaj tylko się cieszyć. No wiem, że w związku z tym prawdopodobnie miałeś tak dość specyficznego gościa, wyjątkowego ostatnio, który cię odwiedził. Mam na myśli mamę Roberta Lewandowskiego. No tak, mama Roberta Lewandowskiego to osoba wyjątkowo sympatyczna i po prostu jest bardzo otwartą osobą, pasjonatką drzew bonsai, więc ta wizyta była dla mnie jakby z wielu powodów bardzo... Czyli ona ma swoją własną hodowlę też jakąś? Ma swoje drzewa, pielęgnuje je, pomaga jej w tym mój przyjaciel Jacek Dzwoniarski, rzeźbiarz i bonsaista, który także odwiedził Wałbrzych. No i cóż mogę powiedzieć, ja jestem fanem piłki, więc mój syn gra w Górniku Wałbrzych w piłkę, więc tak naprawdę no, jest to, można powiedzieć, kumulacja szczęścia. Ja myślę, że w ogóle Wałbrzych jakoś jest lubiany chyba przez rodzinę Lewandowskich, bo pamiętam kiedyś taką historię, że Robert Lewandowski kupował u naszego dealera Nissana samochód tutaj chyba też dla rodziców akurat, u pana Jerzego Mazura, także no, wraca do Wałbrzycha w różnej formie. Tak, widocznie, zresztą Dolny Śląsk dla pani Iwony okazał się niesamowitym przeżyciem, ponieważ ona tutaj nie bywa często, natomiast no po obejrzeniu paru atrakcji tutaj naszego regionu no jest pod wielkim wrażeniem. Mało tego, obiecuję kolejne wizyty, z czego się bardzo cieszę. Czy byłeś w Japonii kiedyś? Tak, byłem. Jestem tam od 14 lat co roku. Bywa, że jestem dwa razy w roku. Głównie na jakby z powodów biznesowych, ponieważ spora grupa drzew, które mam u siebie w kolekcji, to są drzewa kupowane w Japonii i w Korei. Więc można powiedzieć, Japonia jest takim miejscem, do którego chętnie wracam. Mhm. Jest też też, wiesz, taki stereotyp myślenia, że jeśli ktoś chciałby bonsai, to stanowi pewną barierę cena takiego drzewka. To jest, można powiedzieć, dość wrażliwy temat, dlatego że faktycznie, jeżeli się zastanowimy, dlaczego te drzewa są takie drogie, co powoduje, że one są takie drogie, to musimy sobie uświadomić, że na przykład drzewo, które tutaj widzimy, to jest azalia, którą my znamy, można ją kupić, prawda, w szkółce czy w kwiaciarni, jako małą, drobną roślinkę o pniu, podejrzewam, najgrubsze, które możemy kupić, to podejrzewam naszego najmniejszego palca u dłoni, prawda. Oczywiście pięknie kwitnie i tutaj ten aspekt estetyczny jest, można powiedzieć, wiadomy. Natomiast no, proszę sobie popatrzeć na tą azalię. Więc to tak jakbyśmy wzięli, nie wiem, 150 małych azalii do kupy, prawda? To ja nie wiem, czy jesteśmy jeszcze w stanie zrobić ten pień. Więc tak naprawdę czas poświęcony tej sztuce, temu drzewu, żeby ono tak wyglądało, żeby miało gałęzie w odpowiednich kierunkach, powoduje, że drzewo, które ma 50, 60 czy nawet więcej lat, no kosztuje kilka tysięcy euro, ponieważ jak sobie to policzymy na rok, prawda, no to wychodzi na to, że
te przysłowiowe, nie wiem, 100 euro rocznie nad opieką, nad takim drzewem, to nie jest żaden wielki wydatek. Natomiast no, we finale tych setek się tam nazbiera wystarczająco dużo, żeby te drzewo było drogie po prostu. Czyli chcesz powiedzieć, że gdyby kupić sobie takie drzewko, nie wiem, w wieku 10-15 lat ktoś na przykład w prezencie nam daje, to będzie ono nam towarzyszyło przez większość naszego życia. Oczywiście, drzewa bonsai to są normalne drzewa, tylko że pielęgnacja ich jest dość specyficzna. To znaczy ja bym nie powiedział, że to są jakieś czary-mary, bo to jest ogólnie dostępna wiedza, natomiast ona jest, można powiedzieć, podniesiona do bardzo wysokiego poziomu sztuki, wiedzy ogrodniczej. Więc to, co drzewu jest potrzebne, żeby stawało się coraz piękniejsze, to intensywny wzrost. Prawda? To się kłóci bardzo z tym mitem, który mówi, że te drzewa nie rosną, albo że one są, że się ich nie podlewa, albo że się tylko zrasza. Prawda? No, gdyby tak było, to one by się nigdy nie zmieniały. Byłyby cały czas tak same. Czyli po prostu to jest mit, drzewa muszą rosnąć intensywnie, bo wtedy ja jako twórca mam możliwość wpływania na kształt. W przypadku kiedy roślina nie rośnie, to znaczy, że ja popełniam błąd, ponieważ roślina naturalną tendencją jest po prostu wzrost. Więc to jest jedna rzecz. Oczywiście stanowisko to jest druga rzecz, wiedza umiejętności to jest trzecia rzecz, odpowiednia donica to jest kolejna rzecz. Musimy pamiętać, że bonsai to jest, można powiedzieć, bonsai, czyli drzewo i doniczka razem. Podobnie jak rzeźba, jak obraz. Jest obraz i rama. I jedno z drugim musi funkcjonować. Tutaj w tym przypadku jest też... A czy ma to znaczenie dla ukorzenienia się drzewa na przykład? I dla ukorzenienia, i dla odbioru, czyli barwa jest na przykład bardzo, można powiedzieć, bardzo ważna. Drzewa iglaste sadzimy do ciemnych, na przykład pojemników, drzewa liściaste do glazurowanych, jaśniejszych, drzewa, które imitują drzewa albo dla podkreślenia koloru kwiatów na przykład, bądź owoców, stosujemy jeszcze inne, można powiedzieć, zasady, które zostały wymyślone setki lat temu przez ludzi, którzy się temu poświęcali przez wiele, wiele pokoleń. Mhm, czyli jest to pewna kultura, pewne zasady, pewna symbolika też związana. Tak, no, symbolika jest ogromna, ponieważ bonsai to jest ogólnie, można powiedzieć, światowy symbol pokoju. 13 maja minęła kolejna rocznica, takie święto bonsai, światowe święto bonsai, które jest, można powiedzieć, upamiętnieniem ogromu pracy wielu ludzi, którzy postanowili ten rodzaj sztuki podnieść na, jakby no, zaprezentować światu, ponieważ no, musimy pamiętać o tym, że to te drzewa nie rosną podczas, albo inaczej, posiadanie tych kolekcji bonsai podczas na przykład działań wojennych, no, to jest chyba ostatnia rzecz, jaką my byśmy po prostu chcieli robić, prawda? Jeżeli nam zagraża faktyczne niebezpieczeństwo. Dlatego symboliki jest bardzo dużo w sztuce bonsai. A jako ciekawostkę mogę powiedzieć, że jest jedno drzewo, 450-letnie, to jest sosna, która została przekazana przez Japończyków Stanom Zjednoczonym. To drzewo obecnie znajduje się w Waszyngtonie, w Bonsai Muzeum. Ona została przekazana, ta roślina, z symbolem i z takim przekazem, że nigdy więcej wojny i ataku nuklearnego, ponieważ to drzewo pochodzi właśnie z Hiroshimy i ono przeżyło ten wybuch. A to niesamowita historia. To jest niesamowita historia i te drzewo można, jak się Państwo, że tak powiem, pochylą nad tym w internecie, to można znaleźć jej wizerunek i będziecie zaskoczeni i wyglądem, i formą tego drzewa, ponieważ to drzewo wygląda jak grzyb atomowy po prostu. Jest taki styl, tak zwany miotlasty, gdzie sosny rosną bardzo rzadko w tym stylu, a te drzewo właśnie tak wygląda. Więc tej symboliki jest ogromna ilość. No i mało tego, ona wraca, można powiedzieć, do kraju, który, że tak powiem, użył tej broni, więc to jest naprawdę mocny przekaz. Wiesz co, na pewno no to jest właściwie oczywiste, że w Japonii bonsai jest bardzo popularny i kultywowany, ale czy w Polsce
tego rodzaju rośliny zyskują coraz więcej popularności? No ja jestem, można powiedzieć, optymistą w tej materii, ponieważ obserwuję ten rynek od wielu, wielu lat i widzę, że coraz więcej ciekawych, interesujących i cennych drzew zostaje w kraju, co mnie bardzo cieszy. Spora część też drzew, można powiedzieć, znajduje swoich nabywców za granicą, ale tak czy owak, cieszy mnie to, że nasi mieszkańcy naszego kraju zwracają na to uwagę, czym się otaczają w ogrodach, bo jest to jakaś, można powiedzieć, forma wyjątkowości, posiadanie czegoś takiego. Oczywiście za tym też idzie pewnego rodzaju wiedza, ale w tej chwili mówię, ja zajmuję się na przykład budowaniem kolekcji i opieką nad tymi kolekcjami, więc to jest, można powiedzieć, dużo, dużo łatwiejsze niż jeszcze, powiedzmy, 20 lat temu. Więc można powiedzieć, że tak, ja bym powiedział, że coraz więcej ludzi z przychylnością patrzy na tego typu drzewa i ta cena też, można powiedzieć, przy ogromie innych dóbr, innej potrzeby, prawda, nie jest na tyle, można powiedzieć, odstraszająca, żeby sobie takiego drzewa na przykład nie sprawić. No tak, ale jeżeli ktoś nie ma możliwości sobie na własność zafundować takiego drzewka, no to może zawsze przyjechać do palmiarni i obejrzeć całą kolekcję. Może przyjechać do palmiarni, może obejrzeć całą kolekcję, a ja jeszcze w związku z tym, że mam taką misję, żeby promować i żeby tutaj jakby spróbować wykonać jakieś gesty, żeby do tych ludzi, którzy właśnie mają małe mieszkanka, nie mają gdzie trzymać roślin, żeby przynajmniej dać im taką możliwość pracy i obcowania z taką rośliną. Więc jest coś takiego jak wolontariat, chociaż ten wolontariat to teraz, można powiedzieć, trzeba zamienić na bezpłatne warsztaty, tak bym to może ujął, gdzie osoby, które chciałyby tej sztuki dotknąć, a nie mają gdzie, to mogą się ze mną skontaktować, umówić się i wtedy na zasadzie właśnie takiej nauki poprzez pracę, poprzez pomoc przy kolekcji, pewne rzeczy można podglądnąć, można się nauczyć. A jak się z tobą skontaktować w takim razie? No, ja myślę, że w dobie internetu to... Przez internet, tak. Przez internet nie jest to problem, żeby namierzyć mój kontakt. Piotr Czerniachowski, profil na Facebooku, bądź Akina Bonsai. To myślę, że to jest jakby wystarczające do tego, żeby mnie namierzyć. No to słuchajcie, serdecznie zapraszamy i namawiamy do tego, żeby trochę tej sztuki orientalnej wpuścić do swojego serca, poznać zasady hodowli drzewek bonsai, które moim zdaniem wyglądają jak miniaturowe baobaby często, bo te grube konary robią ogromne wrażenie. No i poznać po prostu zasady, symbolikę i kulturę związaną właśnie z tą roślinnością. Bardzo Ci dziękuję. Dziękuję Tobie i dziękuję Państwu. Podcast Dzień Dobry Wałbrzych jest skierowany do nas, do Wałbrzyszan, a jednocześnie chciałbym, żebyście i Wy tworzyli ten podcast, proponując osoby, które są ciekawe, które tworzą naszą rzeczywistość. Jeżeli macie takie osoby wśród rodziny, znajomych, to bardzo proszę, żebyście napisali takiego maila na adres redakcja@wałbrzych24.com. Dziękuję.